Przyjaciele, chcę powiedzieć dzisiaj parę zdań dalej w temacie cyklu Czy wiesz, co masz? Księga Malachiasza 3:20 mówi tak. Dla was, którzy boicie się mojego imienia, mówi Jahwe, wzejdzie słońce i sprawiedliwość z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. Bóg obiecał, że jest uzdrowienie dla Jego ludzi. Jest uzdrowienie. W Jego, czyli w Jezusa ranach jest nasze uzdrowienie, mówi Księga Izajasza 53:5 z Biblii Tysiąclecia. W Jego ranach jest nasze, przepraszam, zdrowie. To jest proroctwo o Jezusie. Gdy przyjąłeś Jezusa jako Zbawiciela i Pana, to przyjąłeś zdrowie. W ogóle to jest bardzo ważne, żeby ludzie to pojęli, że przyjmując Jezusa, przyjęli zdrowie. Zdrowie to jest stan kompletnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dobrobytu. To jest zdrowie. Zdrowie to jest stan kompletnego. W ogóle ludzie nie do końca czają, co to jest za w ogóle słowo tam użyte. Kompletny stan fizycznego, psychicznego i społecznego dobrobytu. To jest zdrowie. W jego ranach jest nasze zdrowie. To o tym prorokował Izajasz. Wielu chrześcijan to... uważam, że raz, że zawęża ten temat, jest zawężone, a masa nie korzysta z tego. Wbrew pozorom nie korzysta. A uzdrowienie to jest powrót do stanu zdrowia, który został utracony lub nadszarpnięty. Zobaczcie, jeżeli mówimy o uzdrowieniu, to musimy w ogóle zrozumieć, do czego nas uzdrowienie prowadzi. Nie do tego, abyśmy na jakimś odcinku poczuli się lepiej w tej czy w innej dziedzinie. W dziedzinie psychicznej, fizycznej, materialnej, jakiejkolwiek. Uzdrowienie prowadzi nas do tego, abyśmy weszli w stan zdrowia, czyli kompletnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dobrobytu. Do tego prowadzi nas uzdrowienie. Ono nie jest inaczej. W swojej intencji nie jest częściowe. Nie należy podchodzić do tego tematu w sposób częściowy. Nie wolno tego zrobić, bo się straci. To tak jak się zadowolić 10%, mogąc mieć 100%. Rozumiesz? Jest takie przysłowie w Polsce. Lepszy wróbel w garści niż tam gołąb na dachu. Czy tam kanarek na dachu. Lepszy wróbel w garści. To jest w ogóle typowo polskie. Rozumiesz, o co chodzi? Typowo polskie. Mam cokolwiek. Będę tym cokolwiek teraz się cieszył. To jest niesamowite. Ludzie w tym kraju mają cokolwiek i te cokolwiek podnoszą do rangi gloryfikacji. To jest w ogóle, nie wiem, czy przyjrzeliście się na ten kraj i w tym kraju to jest coś takiego chorego. Od lat jest coś takiego chorego. Że ten kraj, spójrzcie na to, naprawdę, my tutaj mieszkamy i tutaj służymy. I my możemy nasze działania poszerzać o to, żeby działać za granicą. Amen. Ale my przede wszystkim jesteśmy tutaj tego kraju. To najpierw. Bo tu jest roboty potąd. Tylko to jest taka robota cholernie taka rozciągnięta w czasie. Dlaczego? Bo w tym kraju od tysięcy lat jest jakaś taka dziwna mentalność, że ludzie mają tutaj byle gówno, a uważają się za panów. To kurczę jest ten kraj właśnie. Rozumiesz? Weźmiesz, kurczę, przeciętnego menela gdzieś jakiegoś i ten menel, on się będzie puszył. W ogóle czasami się,
czasami jak ja słuchałem, z czego się puszą menele, to są różne epoki meneli. Na przykład lat temu 30 menele się puszyli z tego, ja mówię globalnie o menelach, bo wielu ludzi to w ogóle się tam nie uważało za menele, dla mnie to byli menele. Bo ja jestem z tego regionu na przykład. Ja jestem z Warszawy. Wiesz, o co chodzi? On jest z Warszawy. I to, że on, i teraz on chodzi i się buja. W ogóle w Polsce, mówię, teraz już tak nie jest, ale te 30 lat temu to było normalne, że w ogóle w różnych regionach oni mieli ze sobą jakieś, kurcze człowieku, kosy ciągle gdzieś tam. Ci z tymi. Zespoły piłkarskie, człowieku. Na świecie też to jest, ale w Polsce to jest mistrzostwo świata w ogóle. Rozumiecie, o co chodzi? Mistrzostwo świata. Najlepiej dzisiaj mieliśmy tam tą stare na kolonie, odstawialiśmy tam na torwarze koło Legii, no nie naprzeciwko Legii. Ja mówię, tu jest stadion Legii. I teraz posłuchajcie Sary, 15 lat ma zaraz. A mówię, co to jest Legia? Dzisiaj nasza córka zapytała, co to jest Legia. Rozumiecie? Ja mówię, no CWK jest Legia. Ale co to jest? I koniec. Tak jak kiedyś z tymi kompleksami, że to małe pieski. Ona nie wiedziała, co to jest Legia. O czym to świadczy? O tym, że w naszym domu nie istnieją takie sformułowania w ogóle. Sformułowania takie nie istnieją, rozumiecie? Nie, jakby nie ma takiego czegoś w rozmowach, jakby przyporządkowywania się do czegoś, co jest jakie. Bo tutaj jest polska mentalność. On posiada byle co, a on mówi, że jest wielkim panem i to się potem przekłada na chrześcijaństwo. I potem ludzie biorą uzdrowienie, tylko wiecie, jakie biorą uzdrowienie? Częściowe. I ja widzę w kościele w Polsce masę częściowo uzdrowionych ludzi. Częściowo uzdrowionych. Ja nie mówię, że oni nie wzięli uzdrowienia, tylko to są częściowe. Ja bym powiedział, że oni są w jakimś procesie przedziwnym. Ale punktem wyjścia jest to, co prorokował Izajasz. W jego ranach jest nasze zdrowie. Tam jest takie słowo użyte. Że ono się tam znajduje, że te rany są po to, aby dojść do stanu zdrowia, kompletnego stanu. Kompletnego stanu sukcesu. Do pewnego kompletnego stanu, czyli do sukcesu. To jest w człowieku. Księga Izajasza 53:4. On, czyli Jezus, nasze choroby wziął na siebie. Choroba to każde odstępstwo od pełni zdrowia. Rozumiecie, czym jest choroba? Choroba to odstępstwo od zdrowia, zdrowie to jest pełnia zjawiska. Pełnia. Rozumiesz? Jeżeli ktoś zostaje uzdrowiony, to teraz pytanie jest takie, w jakim procencie to jest? 10, 15, 20, 30 czy 100%? I tu nie chodzi o to, jak wielu ludzi myśli, że jak Jezus uzdrawia, to nas 100% uzdrawia. To jest bzdura. W ogóle Bóg uzdrawia, tak to nazwijmy kolokwialnie, bo jak wiecie doskonale od strony dogmatycznej, to Bóg nie uzdrawia, tylko uzdrowił wszystkich. Ale to nie jest kwestia, że to Bóg coś robi w jakiejś części, tylko ile człowiek jest w stanie przyjąć z tego. Ja nieraz słyszałem takie teksty takich sceptyków. Wiecie, nie wiem jak wy, ale mnie jedna z najbardziej drażniących rzeczy w chrześcijaństwie to jest sceptycyzm. Mnie tak to wkurza. Rozumiecie? Mi się naprawdę, ja wiem, że to jest zdrowe, że mnie to wkurza, bo to jest bardzo zdrowe, że mnie to wkurza. Na początku to myślałem, że to są jakieś jeszcze w ogóle nieprzerobione rzeczy we mnie, ale nie, bo w ogóle Jezusa to wkurzało, ten sceptycyzm. W ogóle ludzie mówią, wiesz, gdyby to był Bóg, ja mówię, weź nie mów do mnie o tych rzeczach. Jak to gdyby to był Bóg. Bóg jest zawsze w temacie. Jeżeli chodzi o wymianę krzyżową, Bóg jest zawsze w temacie.
W ogóle rozumiecie to? Zawsze jest w temacie. Kiedy ty kładziesz ręce na kogoś, żeby go uzdrowić, pamiętaj o tym. Bóg zawsze jest w tym temacie. Problem najczęściej leży w tym, ile ten człowiek przyjmuje. Tam nie ma, że Boga nie ma. Ludzie mówią, wiesz, jakby to było z Boga, to by coś się stało. Bzdura! No w ogóle ludzie nie czytają chyba Biblii wielokrotnie. Jest napisane, na chorych ręce kłaść będziecie, a oni zostaną uzdrowieni. Czy tam w ogóle są jakieś aspekty dyskusyjne? Czy tam jest w ogóle tak, no ale to, ale tamto, ale jeszcze musisz dłużej pochodzić z Bogiem, ale za krótko się o Niego modliłeś. Tam jest w ogóle nie napisane, żeby się nie modlić o nikogo. Tam nie są modlitwie napisane. Tam jest, na chorych ręce kłaść będziecie. Finito, finito. Tam nie ma nawet, że na chorych ręce kłaść będziecie i będziecie mówić w innych językach przy tym. Jak to wielu charyzmatyków uważa. To muszę coś w innych językach powiedzieć, bo to nie jest dziwaczna, dziwaczny taki stan się teraz robi. Podchodzę do człowieka i milczę. I teraz, no ale spróbuj milczeć w wierze. Może twoje milczenie w wierze uczyni więcej niż twoja modlitwa w innych językach, która tak naprawdę być może od strony psychologicznej, tak, jest zapełnieniem tej ciszy, która wzbudza w tobie lęk. Bo może ty się modlisz w innych językach, bo ty się boisz, że nie dojdzie do uzdrowienia. Ja nie wiem. Ja nie mówię, że tak jest, ale tak może być. Bo ta krępująca cisza jest. Charyzmatyk jak nic nie mówi, to się w ogóle nie wiem, co się dzieje z nim. A naprawdę można nic nie mówić. Na chorych ręce kłaść będziecie. Ja oni wam tylko fragmenty pokazuję. Na chorych ręce kłaść będziecie. Chodź na ciebie położę ręce, to cię uzdrowię. Ręce na ciebie położę. Pomodlisz się o mnie. Nie, nie, pomodlę się o ciebie, na ręce na ciebie położę. Weź tak kiedyś do kogoś. Ktoś przyjdzie do ciebie pomóc się o moje uzdrowienie. To powiedz, nie, nie pomodlę się, tylko ręce na ciebie położę. Powiedz, zrobimy tak. Ja się nie pomodlę, a ty zostaniesz uzdrowiony. Dobrze? Bo położę na ciebie ręce. Zrobię tak, jak powiedział Bóg. Nie będę w tym się, kurczę, nie będę mieszał w tym. Wiesz, to jest mieszanie. Mieszanie kijem w wapnie jakimś, kurczę. Bóg zawsze jest w tym temacie, tylko na ile człowiek przyjmuje pewne, to tu jest problem. Ludzie przyjmują uzdrowienie na 10%, 15%, 20%. Ktoś ma chory kręgosłup, na przykład przyjmuje uzdrowienie, przyjąłem uzdrowienie. Dobrze, weź się normalnie za dźwiganie, człowieku, no. Co mam robić? Dźwigaj coś. Dawaj. Dawaj. Zacznij coś dźwigać. Zacznij robić te rzeczy. Bo co? Przecież się podźwigam się. Nie podźwigasz się. Masz zdrowy kręgosłup. Przyjmij to w pełni. Otwórz się na to w pełni. Ja uważam, że masa chrześcijan nie otwiera się w pełni na uzdrowienie. Stąd mamy masę ludzi w kościele, którzy nie chodzą w pełnym zdrowiu. Zaznaczam, nie tylko chodzi o zdrowie fizyczne, bo tu jest jasno określone, to jest zdrowie fizyczne, to jest zdrowie psychiczne, co dalej, jak później powiem, tworzy generalnie zdrowie społeczne. Mając Jezusa w sobie, masz rozwiązanie dla każdego związku chorobowego. Każdy związek chorobowy. Choroba to przeciwstawna zdrowia. Zdrowie to stan kompletnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dobrobytu. Nie ma gdzieś dobrobytu? W czymś nie ma dobrobytu? W nodze nie ma dobrobytu? To jest choroba. Wokół dobrobytu choroba, w portfelu dobrobytu choroba, w relacjach dobrobytu choroba. Choroba. To jest choroba jakaś. Jakaś choroba. Rozumiesz? Nie wolno nam się zgadzać na choroby. Ja nie mam zgody na choroby we mnie. Ja mam do swojego życia 100% autorytetu. 100% mam do swojego życia. W ogóle gdyby chrześcijanie wykorzystali te 100% autorytetu do swojego życia, rozumiecie, do swojego życia, w ogóle nie ruszamy się dalej poza własne życie, poza własnego człowieka. Tak? To w ogóle by niepotrzebne były żadne kampanie uzdrowieńcze w kościołach. Do świata byśmy z tym szli tylko. Tylko do świata byśmy szli. Rozumiecie, o co chodzi? Po co mielibyśmy w kościołach robić różne rzeczy uzdrowieńcze? Czy to na poziomie fizycznym, psychicznym, materialnym, nieistotne. Po co mielibyśmy to robić, gdybyśmy w 100% wykorzystali autorytet? Bo my jesteśmy panami swojego życia, rozumiecie? Panami swojego życia. Jesteś panem swojego życia. W ogóle ty możesz być zdrowy.
w 100% w każdej dziedzinie, bo ty panujesz. Rozumiesz? I nawet żebyś kogoś nie uzdrowił nigdy w życiu, to to, że ty utrzymasz siebie w zdrowiu, to to jest potężny sukces. To lekarzu, ulecz sam siebie na dzień dobry. Rozumiecie? Jest takiej pani doktor, poszedłem, bo ona wystawiała te świadectwa, tam pracy potrzebowałem do takiej pracy, jak szedłem. I tam tej pani doktor się dawało pieniądze, tylko ona cię nie badała. I to nawet dobrze, że ona cię nie badała, bo ona tyle paliła papierosów, rozumiesz, że jak ona by cię zbadała, rozumiesz, bo zaglądałaby ci w różne miejsca, to ty byś się źle poczuł. Ona tak śmierdziała papierosami, ona tak śmierdziała papierosami po drugiej stronie stolika, gdzie jej tylko dawałem 150 zł. To ja mówię to tak, to dobrze, że tak sobie pomyślałem, że ona bierze tylko tą kasę, że ona to nie każe mnie się badać. Co to za pani doktor? Chuda taka była, jak 42 numer nici, rozumiecie o co chodzi? Jarała jak smok. Rozumiesz? Wszystko jej śmierdziało tymi papierosami. To nie jest człowiek, który tam zapali jednego, dwa papierosy dziennie. Rozumiesz? Ona kotłowała jak stara kotłownia na żeraniu. Jeżeli jesteś odrodzonym z Bożego Ducha człowiekiem, to masz pełne prawo i masz wszystkie możliwości, aby nigdy nie zachorować i zawsze być zdrowym. A jeśli zachorowałeś, to masz w sobie zdolność do tego, aby zostać uzdrowionym. My mamy kompletne zaopatrzenie w tym temacie. My w ogóle nie musimy wyrażać zgody na jakąkolwiek formę chorobową w naszym życiu. Na jakąkolwiek formę chorobową. Ktoś nie rozumie czegoś. Wiecie, jak ja... Posłuchajcie mojego podejścia do mnie. Jak ja czegoś nie rozumiem, to uznaję to za jednostkę chorobową we mnie. Mówię, Boże, mój mózg nie przyswaja tej rzeczy. Muszę przyjąć uzdrowienie. Jak on może nie przyswajać? Przecież to jest mózg, który dał mi Bóg. Jak to nie przyswajam? To w ogóle się uzdrów. Jak nie przyswajasz. W ogóle przez wiarę się uzdrów. A bo ja tego nie... Wiecie, większość ludzi to nie chce czegoś zrozumieć. Ja wiem, że ludzie nie chcą zrozumieć, bo oni, gdyby chcieli, to oni mogą to zrozumieć. Oni mogą to pojąć. Oni mogą po to sięgnąć. Nie chcesz. Się uparłeś. Bo ty nie wiesz, co ja przeżyłem w życiu. To się uzdrów. Ja też przeżyłem w życiu w ogóle piekło. Piekło przeżyłem w życiu i się uzdrowiłem. Rozumiesz? Uzdrowiłem się. Ja miałem taki... Posłuchajcie, coś wam powiem. Może tego jeszcze wam nie powiedziałem. Ja miałem taki deficyt ojcostwa w życiu, że będąc dzieckiem w szkole podstawowej, nie wiem w której, w piątej klasie, w czwartej, w piątej klasie, prowokowałem pedofilskie zachowania wobec mnie. Nie będę wam szczegółów opowiadał. Ja to planowałem. Taki deficyt ojca miałem. Więc jak ktoś mi powie, ty nie wiesz, co ja tam przeżyłem w życiu. Wiem. I ja przyjąłem uzdrowienie. Więc nie mów mi, że ty nie możesz. I mnie nie wiecie co? Mnie nie... Niech będzie mój ojciec. Ja mojego ojca, mając 15 lat, chciałem zabić. Po prostu zabić go chciałem. Rzuciłem się na niego z hanklem 5-kilogramowym, bo mi tam zwrócił, on mi uwagę zwrócił tylko. I to grzecznie mi nawet zwrócił uwagę, bo w tym czasie się wszył sobie speral, był miłym facetem.
W ogóle wielu ludziom na przykład takim, to też w kościele się przyglądam, to jest takie coś niesamowitego, że ktoś coś na odpieprza, nie? I wydaje mu się, że teraz on spokutował, przyszedł do Boga, przeprosił, znaczy Boga przeprosił, jak wiecie, dogmatycznie to nie jest potrzebne nikomu do czegokolwiek, ale załóżmy, dla niego było mu to potrzebne, przeprosił Boga i tam komuś powiedział przepraszam też, nie? I jemu się wydaje, że teraz na przykład wróci zaufanie między nimi. Takie ludzie mają, a potem się dziwią, czemu nie wraca. O czemu ty taka jesteś? O czemu ty taki jesteś? Przecież cię przeprosiłem, przecież cię przeprosiłam. Ludzie. To nie działa w ten sposób. Kiedy ja chciałem ojca zabić, rozumiecie? To ja naprawdę go chciałem zabić. Chciałem mu roztrzaskać głowę tym hanklem, bo on przestał pić na chwilę i raptem mu się tatuś załączył. Mojemu ojcu się wydawało, że teraz jak on se wszył esperal i on nie pije, to będzie ojcem. Ja mam człowieku 15 lat, a ten człowieku nie pije tydzień, bo matka, kurczę, człowieku go tam w cudzysłowie kijem od szczotki zapędziła do lekarza, żeby się zaszył i on teraz po tygodniu nie picia, on chodzi i on się buja mnie po domu, wiesz, a ja się patrzę na niego, ty, od dzieciaka łoi wódę, teraz ja mam 15 lat, rozumiesz, o co chodzi? I teraz on mnie będzie wychowywał. Rozumiesz? A ja mu się wydaje, że ja, i on to mi, pamiętam, takie nosiłem na rękach takie skóry, zakładałem, że jak się tłukłem, żeby nadgarstki mnie nie bolały. I w ogóle tak zapinam sobie te skóry, a on do mnie przychodzi, zdejmij to. Ja mówię, co ty powiedziałeś? Zdejmij to. Nie będziesz tak chodził, jesteś moim synem. Ja mówię, tobie się coś, no i użyłem brzydkiego słowa. Tutaj, nie? Mówię, chlasz całe życie i teraz kim ty? Będziesz tatą? Teraz będziesz tatą? Mówię, goń się. No i on niepotrzebnie w ogóle jeszcze powiedział parę słów. Złapałem taką piątkę hankiel, chciałem go od razu ubić. Tym. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz ja miałem nienawiść do niego. I teraz ja się nawracam, spotykam się z Bogiem i zaczyna się proces wybaczenia mojemu ojcu. On już nie żyje w tym momencie. Teraz ja mu wybaczam. I posłuchajcie, ja potem, teraz jak rozmawiam z wieloma ludźmi o wybaczeniu, to ja wiem, że oni są, wiecie, w tym wybaczeniu gdzie? Na początku drogi. Bo ja wiem, czym jest wybaczenie. Gdyby mój tata dzisiaj żył, to bym z nim jeździł na rowerze, grałbym z nim sobie w piłkę, czytałbym z nim razem Biblię. Ja go w ogóle lubię. Nie wiem, czy ty rozumiesz, o co mi chodzi. Ja lubię tego człowieka. Ja tego człowieka mam wyrysowanego od nowa po wybaczeniu. Ja nic do niego nie mam. We mnie to, co zniknęło. Jestem uzdrowiony i mam zdrowie w temacie ojca. Zdrowie w temacie ojca. Zdrowie. Zdrowie. To jest kompletne, 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 kompletne. A ludzie mówią tak, dogmat mi tutaj opowiada. Ja mówię, wybaczenie jest decyzją. Ja mówię, amen. No ale wiesz, ja mówię, co? Jestem teraz w procesie. A ile czasu jesteś w procesie? No już wiesz, no wracam do normy. Ja mówię, ale ile wracasz do normy? No i już wiesz, no czwarty rok wracam od tego momentu, jak tam wybaczyłem. Ja mówię, czyli cały czas jesteś chory. Jesteś chory. Nie możesz swojego byłego wroga zaprosić do swojego serca na lunch. Chcesz zobaczyć, czy jesteś zdrowy? Zaproś Boga do serca, twojego wroga do serca na lunch. Rozstaw w swoim sercu grilla. Rozumiesz, o co chodzi? Idź po najlepszą w ogóle karkóweczkę. Idź po najlepszą kiełbaskę i zaproś swojego wroga do tego serca i grillujcie, i rozmawiajcie, i dajcie sobie buzi. Proszę. Wtedy przyjdź do mnie, powiedz, jestem zdrowy. A ja powiem, amen. Ale jak nie możesz tego grilla zrobić, jak chcesz ciągle podpalić, już ustawiłeś, ale podpalasz i iskra ci nie leci, rozumiesz, o co chodzi? To dalej nie przyjąłeś pełni uzdrowienia, przyjacielu. A masz w sobie możliwość bycia w pełni zdrowym. W pełni. Nie kuśtykać. Rozumiesz, o co chodzi? Nie. Nie.
To jest bardzo ważne, co do was mówię. Bo mamy być kompletni, kompletni, kompletni. Kompletny jak wygląda uzdrowienie kompletnego alkoholika? Jak wygląda? Jak wygląda uzdrowienie kompletnego alkoholika? Idzie, kupuje sobie spirytus i spirytus stoi w domu do odkażania czego? Paznokci, jak za krótko obetnie. Cała butla spirytusu stoi. Rozumiesz, o co chodzi? Stoi dobry koniaczek. Rozumiesz, o co chodzi? Żeby można było sobie na przykład tam dodać do ciasta. Czy tam rum, jak kto lubi. Stoi dobra whisky, żeby można sobie zrobić do sosiku elegancko. Winko. Wszystko stoi. I co? I nie kusi. A jak kusi, to jeszcze nie jest stan zdrowia. Wiesz, już wytrzymuje. Rozumiem. Jesteś zdrowy w 60%, ale masz w sobie 100% zdrowia. Czemu ludzie wracają do patologii? Czemu wracają do grzechu? Czemu diabłu udaje się ich skusić? Bo nie ma pełnego stanu zdrowia. Nie ma pełnego, kompletnego stanu fizycznego, psychicznego i społecznego. Idąc za tym, zdrowia w życiu czeka, a może być, bo mamy to w sobie. Ty i ja. Rozumiesz? My to w sobie mamy. Mamy to w sobie. Dzieje apostolskie 3,16. Wiara przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie. Oni uzdrowili człowieka. Ktoś powie, no apostołowie chodzili, uzdrawiali ludzi, oni od razu coś tam skakali. Nie, 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 to ten skakał od razu. I apostołowie wyraźnie powiedzieli, dlaczego on od razu się jego nogi wyprostowały w tej świątyni i zaczął tam skakać i tańczyć i chwalić Jahwe. Czemu? Wiara jego wzbudzona w nasze słowa uzdrowiła go i od razu zaczął skakać. To nie było to, że apostołowie byli tu silniejsi, a tam słabsi. Że tutaj bardziej Bóg działał, a tam mniej Bóg działał. Diabeł to przychodzi do wielu chrześcijan i w ogóle do nich mówi, wiesz co, no tak, no wtedy to tak uzdrawiałeś chorych, byli natychmiast uzdrawiani, a teraz o tak się modlisz, już się pomodliłeś o 40 i nie jest uzdrowiony. Coś z tobą nie w porządku. Nie, z tobą nic nie jest nie w porządku. Nic z tobą nie jest nie w porządku. W ogóle przestań myśleć w tych kategoriach. Wiara przez niego wzbudzona dała mu zupełne zdrowie. Wiara przez niego wzbudzona. On w sobie musiał wzbudzić wiarę i ta wiara w nim wzbudzona przez niego, nie przez nich, nie przez nich. Oni nie wzbudzili w nim wiary, oni głosili w wierze, a on musiał wzbudzić wiarę. W ogóle wiecie, że wiara jest rzeczą osobistą. Wiara jest rzeczą osobistą. Kaznodzieja ma głosić słowa wiary. Rozumiesz? Ale kaznodzieja nie jest od tego, żeby wzbudzać wiarę w ludziach. To jest mylne. Kaznodzieja zawsze ma głosić słowa wiary. To ten, co słucha, musi wzbudzić wiarę w sobie. Nawet jeśli nie wie, że to wiara. Bo wielu ludzi nienarodzonych z Bożego Ducha, oni nie wiedzą, że to jest wiara. Słuchają, słuchają. Mówią, jakoś im się to w tej głowie nie składa, 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 składa. Okej. Okay. To połóż te ręce na mnie, proszę bardzo. A! Wiary wzbudził. W co? W twoje słowa. W twoje słowa. Ty mówiłeś słowa prawdy, a prawda to Bóg, a on w to uwierzył. Czyli uwierzywszy w twoje słowa, uwierzył w Boga, chociaż twierdzi, że nie wierzy. Tak to działa. Tak ten mechanizm działa. Zawsze i u każdego. Zarówno utrzymanie zdrowia, jak i otrzymanie uzdrowienia jest wynikiem wiary. Utrzymanie zdrowia i otrzymanie uzdrowienia jest zawsze wynikiem wiary. Bez niej nie można nic utrzymać, ani nic otrzymać. To absolutna podstawa.
gdy już masz zbudowaną wiarę w prawdy Boże i wymianę krzyżową, to teraz musisz się zdiagnozować. W ogóle każdy człowiek powinien zdiagnozować się. Człowiek nie powinien chodzić niezdiagnozowany. Na przykład, nie wiem, w pewnym momencie patrzę, brzuch mi puchnie. Puchnie mi na jakimś odcinku, w ogóle zjem coś i puchnie mi żołądek. Ja mówię, kurczę, puchnie mi żołądek. To nie jest takie coś, że puchnie mi żołądek. W imieniu Jezusa gromię puchnięcie żołądka. Dobra, zgromiłem, ale jutro mi puchnie żołądek. Co robię? Jak mi 2 dni pod rząd spuch żołądek, co robię? Diagnozuję się. Ja muszę się zdiagnozować. Przecież ja nie będę codziennie gromił w ogóle spuchnięć tego żołądka. Ja nie mam innych rzeczy do roboty. Zdiagnozować się. Diagnoza to rozeznanie badanego stanu rzeczy przez zaliczenie go do znanego typu. Jest jakiś typ rzeczy i teraz ja się diagnozuję. Normalnie żołądek nie powinien puchnąć. Tu mi nic nie powinno puchnąć, tak? Dlaczego mi to puchnie? No to ja się teraz dowiem. Pomodliłem się, siadam do internetu. Dlaczego coś mi puchnie? Przecież ja jestem panem swojego życia, człowieku. Tak jakbyś jechał samochodem, rozumiesz, o co chodzi, i coś ci tam odpadło i ciągnie się za tobą. Człowieku, leży ci. Nie, on nie zatrzyma się. Nie zatrzyma się, gromi, proszę ciebie, te tur, te gromi. Po co? Przecież to ci w ogóle wisi ci rura. Zatrzymaj się. Sprawdź, co ci tam wisi. Zobacz, czego tam brakuje. Zdiagnozuj ten stan. Nie jedź. Nie chodź ze spuchniętym żołądkiem ciągle. Człowieku, słowo honoru. Mieliśmy, kiedyś może wam mówiłem, może nie mieliśmy przypadek. W ogóle jedziemy samochodem z 2 ludzi. Wierzących, odrodzonych z Bożego Ducha, wypełnionych Duchem Świętym. I gość mówi tak. A na usługę jedziemy. I gość mówi tak. Czy my się możemy pomodlić o niego? Bo on ma wszy. Agata to jak takie rzeczy słyszy, ona w ogóle, ja te genialne miny od razu w ogóle, wiesz, nie? Mówi, ja mam wszy i żona też ma wszy. Obydwoje mamy wszy, bo ona tych wszy dostała ode mnie i mamy teraz wszy. Czy możecie się w ogóle pomodlić, żeby te wszy zdechły? Ja mówię, Centrum Polski. I te wszy nie były na chwilę, te wszy były, oni długo mieli wszy, obydwoje po studiach, obydwoje pracowali w korpo, obydwoje mieli wszy. Długo, bo wiecie, co oni robili? Oni gromili słowem wszy. Słowo honoru, ja miałem taki przypadek. Ja nie wierzyłem, ja mówię, Panie Jezu, to jest niemożliwe, przecież to w ogóle Ty jesteś naszą mądrością. No. Ty jesteś naszą mądrością. Przecież w aptece jest w ogóle, to kiedyś się nazywało szampon pipi. Człowieku, teraz co innego. Tam jest, to kosztowało 20 zł czy 17. Wiesz, o co mi chodzi? Idziesz, smarujesz się, nie masz wszy. W ogóle nie masz wszy. Nawet nie trzeba włosów ścinać. To nie jest to, co kiedyś było. Rozumiesz? Ja nie wierzyłem własnym uszom. Ja mówię, Chryste jedyny. Ci ludzie żyją z wszami w centrum Warszawy. W XX w ogóle pierwszym wieku. Przebudzeniowego kościoła ludzie, nie? Jakie to przebudzenie? Przebudzenie wszy. Wszy się przebudziły w nich. No tak. Bo wiecie, to trzeba zdiagnozować. Ja też miałem wszy w ogóle w swoim życiu. Ja w więzieniu też miałem wszy. I byłem nawrócony i też w więzieniu miałem wszy. I to łonowe wszy mędy, normalne, człowieku. To jajka pod skórą składały, człowieku, tak zwane gnidy. No tak. No ale zobaczę w ogóle, dlaczego ja w ogóle mogłem zobaczyć, że ja mam gdzieś mędę na sobie. Bo co ja robiłem? Bo ja myłem się. I się myjesz. Wiecie, nie wchodziłem pod prysznic i prysznic mnie nie mył, tylko się w ogóle myłem. Jak się myłem, ja się w ogóle skupiam na tym, co robię. Jak się myłem, to się skupiałem na tym, co robię. Myję się ze skupieniem, tak?
bo cokolwiek czynicie, jak dla Pana czyńcie. Więc myję się z takim skupieniem, jakbym się modlił. I patrzę, wsza. Rozumiesz? Mówię, jest was więcej. Rozumiesz, o co chodzi? I teraz, co robię? W ogóle pierwsze myślenie, w ogóle co robię? Aha, muszę, akurat to jest więzienie, pozbyć się włosów. No to co? To golimy w tym przypadku. Bo tutaj to mamy do czynienia z wszami łonowymi, golimy, kurczę, do spodu wszystko. Goliłem takie miejsca, o których istnienia w ogóle nie wiedziałem, że są. Rozumiesz? Następnie do pielęgniarki. Tak? Dała mi taki zielony płyn, wysmarowałem się tym płynem. Rozumiesz, o co chodzi? Przypuszczam, że cała flora bakteryjna w całym ciele moim umarła od tego, rozumiesz? Od tego płynu, ale już nigdy nie pojawiła się żadna wsza na mnie. No. Rozumiecie, o czym mówię? Normalna diagnoza. Coś nie działa w moim ciele. Ja nie mam na to zgody, że nie działa coś w moim ciele w pełnej, w ogóle w pełni. Coś nie działa w mojej głowie. No ja nie mam zgody, że nie działa w mojej głowie, ale ja to muszę zdiagnozować. Ja nie mogę powiedzieć, wszystko jest dobrze. Dobrze jest, halleluja, chwała Bogu. Chwała Bogu. Ja mówię, jaka chwała Bogu? Jaka? Czym? Tym? Tym chwalisz Boga? Tym stanem, czym? Kulawym baranem? Jest napisane, nic kulawego nie wniesiesz do świątyni. Kulawym baranem? Tak jakbym chodził, by mnie bolało, by mnie człowieku, pół ciała by mnie bolało, chodziłbym i mówił, halleluja, chwała Bogu. Nie, wiecie... Jak mnie coś bolało, jak się na coś rozchorowałem w życiu, to się stawało dla mnie priorytetem. Ja mówię, ja muszę być z tego uzdrowiony. Nieważne, czy to w ogóle, aha, oskrzela siadają, dobra, modlimy się, kładźcie ręce, ja nowe oskrzela tu potrzebuję. Ja nie mam czasu na w ogóle bujanie się teraz człowieku przez kolejne lata, rozumiesz, i wiesz, 60 lat i ty w ogóle się dusisz, nie? Nie. Wszystko musi we mnie działać jak należy, bo mam obietnicę Bożą, że mam w sobie zdrowie. Amen. Mam zdrowie w sobie. Psychiczne, fizyczne. Mam w sobie zdrowie. Wszystko w moim życiu ma prawo do zdrowia. Wszystko. To żadna łaska. W cudzysłowie, wiecie, o co chodzi? To właśnie łaską jest to, że mam prawo do tego i ty też masz prawo. Prawo masz. Diagnoza. Zdiagnozuj pewne rzeczy. Oceń je takimi, jakimi one są. Nie ściemniaj siebie, nie ściemniaj w ogóle innych. Rozumiesz? Ludzie jak na przykład... przychodzą na jakieś takie spotkania terapeutyczne na świecie, mówię, gdzieś tam, nie wiem, alkoholików powiedzmy, przychodzą. No przecież w ogóle na dzień dobry to jest to, że on musi uznać, że on jest alkoholikiem. No zdiagnozuj to. Przecież wiecie, że w ogóle ta cała metodyka psychologiczna nawet, wychodzenia człowieka z alkoholu jest niemożliwa do zastosowania, jeżeli człowiek nie uzna siebie za alkoholika. No. Dopiero to jest to. Uznaj się, człowieku, że pijesz. No piję. Nie popijam, nie czasem. Jestem alkoholikiem, piję codziennie. Albo na przykład co drugi dzień, bo muszę, bo inaczej to jest po ptakach. To jest nauk. Rozumiecie? Przecież tutaj nieraz... Ludzie w kościele, coś się działo z kimś. Ja wiem, jakiś tam nauk wpadał, czy to narkotyki, czy coś tam. Nie, ja mówię, no dobra, upadł raz, drugi, trzeci. Przyszedł, mówi, ja już wiesz, teraz, a za każdym razem mi ten człowiek mówi, teraz to już staję na nogi w Jezusie Chrystusie. Jak już tak upadł raz, drugi, trzeci, potem przed czwartym, ja mówię, ty, powiedz sobie o sobie prawdę. Najpierw powiedz prawdę. Prawda jest jaka? W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie z problemu, który mi się przydarzył. Ja ci nie każę nazywać się ćpunem.
Ja ci każę uznać prawdę, że potrzebujesz uzdrowienia, bo to, co teraz prezentujesz, to są połowiczne rzeczy. Bo znowu się naćpałem, bo znowu. Jak mówię można, bo znowu? Jak mówię można, bo znowu? Ale to samo jest z innymi dziedzinami życia. Bo znowu. Znowu mi się to przydarzyło. Kawałki bierzesz. A powinieneś wziąć wszystko. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha winien jasno stwierdzić, jaki jest jego stan fizyczny i psychiczny. Nie powinien niczego udawać, pomniejszać lub powiększać. Nic. Tak jak jest. Ocenić prawidłowo. Sprawdź, czy twoje ciało i psychika funkcjonują na najwyższym poziomie jakości. Sprawdź to. Sprawdź to sobie sam. Ty nie musisz do tego nikogo w ogóle brać. Sam sobie to sprawdź. Jak to działa? Ja to musiałem sobie posprawdzać. Mówię, nie, to musi działać. Musi to działać. No jak nie działa, to coś jest, coś gdzieś jest na rzeczy. No, musi mi to działać. Jeżeli coś ci nie działa, gdzieś nie ma zdrowia, to czego potrzebujesz? Uzdrowienia. I musisz się w to zaangażować, w to uzdrowienie. Musisz tam pójść. W ogóle często trzeba pewne rzeczy delikatnie odpuścić na rzecz tego, żeby podciągnąć stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Rozumiecie? Bo to się odezwie w najmniej oczekiwanym momencie. W ogóle rozumiecie, że napięcie w naszym życiu będzie tylko wzrastać? Jeżeli ktoś się w ogóle zainteresował szerzeniem Królestwa Bożego na dużą skalę, przebudzeniem, to w ogóle stan napięcia w twoim życiu będzie tylko wzrastał. On się nie będzie zmniejszał. No nie licz na to. Wierzysz, zdiagnozowałeś się i dostrzegłeś chorobę, więc teraz czas na działanie. Łukasz 4:23, to co dzisiaj mówiłem. Lekarzu, ulecz sam siebie. Lekarzu, jesteś lekarzem. W ogóle wiesz, że jesteś lekarzem. Jesteś narodzony z Bożego Ducha, wypełnionym Duchem Świętym człowiekiem. To znaczy, że jesteś lekarzem dla tego świata. Ty lekarz jesteś. Twoim imieniem ludzie się błogosławią, bo ty w imieniu Jezusa występujesz. Masz talenty, masz dary Ducha Świętego. Jesteś wielkim człowiekiem, jesteś lekarzem, ale trzeba uleczyć samego siebie. Rozumiesz? Nie możesz być człowiekiem, który ma jakieś stany chorobowe. Nie zgadzaj się na to. Przypowieści Salomona 18:14 mówią, człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę. Oryginał brzmi w taki sposób. Duch człowieka uchwyci, czy też obejmie, ogarnie chorobę. Duch człowieka ogarnie chorobę. Duch człowieka zawinie chorobę. To jest takie coś. Ludzie czytają ten werset i mówią tak. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę. I potem wytrzymują. I mówią, jestem dzielnego ducha. Szaka, tarala, rabana, wytrzymam to. Ja wytrzymam ten ból. Ja wytrzymam to napięcie. Ja wytrzymam. Ale ten werset nigdy nie mówił o wytrzymywaniu. On mówi, tak, duch człowieka. Ruach, ish, kawal, mahalach. Duch człowieka uchwyci chorobę. Duch człowieka ogarnie chorobę. Czemu? To jest prorocza informacja, że w duchach ludzi miał zamieszkać Bóg. Nie jesteś powołany do tego, żeby wytrzymywać. To nie jest doskonała Boża wola do życia człowieka. Przez pewien okres czasu trwa jakaś walka i to jest normalne. Rozumiesz? To jest nic dziwnego. Walczymy o swoje, idziemy po swoje. Ok? Ale nie wytrzymujemy, nie spinamy się. Rozumiesz? Kiedyś, pamiętam, byliśmy na takiej grupie domowej lata temu i tam była pewna kobieta,
wierzący przez człowiek, bardzo długo lat wierząca osoba. I ona miała raka. I oni tam wszyscy wiedzieli, że ta siostra ma raka. I ona była taka pogodna. W ogóle ona bardzo pogodny człowiek. O, w ogóle idzie, w ogóle taka no, bardzo pogodna. I teraz ja natomiast widziałem, w ogóle akurat ona, to rzeczywiście to był pogodny człowiek. Ona była pojednana z Bogiem, ona miała w ogóle luzik. Oczywiście patologią było to, że ona w tym raku trwała. To była inna para kaloszy, nie? Ale wszyscy ci ludzie traktowali tą siostrę z taką... takie były rozmowy. Zobacz, jaka ona jest dzielna. Kurczę, a ja zawsze... Ja taki literat jestem. Ja zawsze do tego dopisywałem sobie dalsze części tych myśli. Rozumiesz, o co chodzi? Zobacz. Mimo, że ma raka, jaka ona dzielna. Rozumiesz, o co chodzi? Taka gloryfikacja jej dzielności. Taka gloryfikacja jej dzielności. Ja wiem, ja też widziałem tą dzielność tej kobiety. I to było budujące, że ona nie była załamana i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony ona była co? Pogodzona ze swoim rakiem. To ja osobiście wolałbym być wpienionym na raka. Bo jak człowiek jest wpieniony, to lepiej w ogóle iść mu na wojnę. Łatwiej się wyrwać z wygodnego fotela, jak jest się wpienionym na coś. Rozumiesz? Może to nie jest najlepsza na świecie inspiracja, ale lepsze jest to, niż stworzenie środowiska w swoim życiu, w którym w ogóle zgadzasz się z problemem chorobowym w swoim życiu i żyjesz z uśmiechem na ustach. A dlaczego tak żyć? To nie jest tego warte. Czy to na poziomie fizycznym, czy na poziomie psychicznym. To nie jest tego warte. Gdy już uwierzyłeś w to, że Jezus Chrystus jest twoim zdrowiem i uzdrowieniem, to teraz i zdiagnozowałeś się, to musisz uwierzyć, że twój odrodzony duch właśnie teraz niweluje w tobie chorobę. Teraz, kiedy ty już jesteś w tym miejscu, to teraz twoja wiara jest kluczem. To teraz ja zostaję uzdrowiony. Teraz i ciągniesz to przez cały czas w tym samym natężeniu. Musi to pójść w ogóle dalej. To musi puścić, musi puścić, musi puścić, musi puścić. Będę w to walił, aż to puści. Będę w to walił, aż to puści. Ja na przykład nie mam tendencji do rozmawiania o chorobach. Jeżeli chodzi o moją osobę. Jeżeli choroba się pojawiała, to ja byłem człowiekiem, który w ogóle przyjmował postawę zdrowego. Postawę zdrowego przyjmowałem. Rozumiecie? Tak samo, jeżeli chodziło o moje różnego rodzaju problemy emocjonalne. Ja na przykład byłem bardzo nerwowym człowiekiem w świecie. Potem jak się nawróciłem, stałem się trochę mniej nerwowy. Ja się nie stałem spokojny. Stałem się mniej nerwowy. I wiecie, kiedy ja sobie uświadomiłem, że to jest problem w moim życiu, rozumiecie? To wiecie, co zacząłem robić? Ja nie zacząłem usuwać się z miejsc konfrontacji dla mnie. Tylko zacząłem w nie włazić. Jakie ja miałem nieprzyjemne sytuacje, to nie pytajcie. Różne nieprzyjemne sytuacje miałem. I to się wszystko w mojej głowie rozgrywało. To ja wiedziałem, ile ja tam toczę walk. Żeby komuś nie naubliżać, albo nie przyłożyć komuś. Żeby się z kimś nie pokłócić. Potem, jak już przeszedłem pewną granicę, to wiecie, co się działo? Żeby w sercu swoim się z nim nie pokłócić, żeby w sercu swoim mu nie naubliżać, żeby w sercu swoim mu łba nie urwać. Bo to jest drugi etap, bo ten pierwszy się przechodzi, potem drugi jest. Drugi. Ja musiałem to zrobić.
Rozumiesz? Wystawiałem się na próbę. Na próbę się wystawiałem. Głosiłem o tym. Pisałem artykuły. Rozumiesz? Jeśli upadałem, to wstawałem i szedłem dalej do walki, bo upadałem. Ale dalej do walki szedłem. Po co? Po swoje. Po moje zdrowie. Po moje zdrowie. Czyje zdrowie? Moje zdrowie. To było moje zdrowie. To jest moje zdrowie. To moja prywatna sprawa. Musisz wierzyć w to, że twój duch jest silniejszy niż choroba. Fizyczna czy psychiczna. Musisz w to wierzyć, że on jest silniejszy. Tam jest siła w nim. Musisz zatem używać funkcji ducha przeciwko chorobie. To są, ktoś powie, co to znaczy używać funkcji ducha? Jeżeli coś wiemy, że jest prawdą, ale tego nie przeżywamy, jednak stosujemy to w swoim życiu, to jest w ogóle funkcja ducha. Jeśli ty wiesz, że coś jest prawdą, ale nie przeżywasz tego, nie czujesz tego, nie masz odczuć w związku z tym dobrych. Rozumiesz, o co chodzi? Często jeszcze nie rozumiesz do końca tego zjawiska, ale zgodnie z Bożą dyrektywą to stosujesz, to znaczy, że postępujesz zgodnie z duchem. Zgodnie z duchem postępujesz. Z czasem to się tak wyrówna, że dusza za tym też idzie, ale funkcje ducha, one nie mają w sobie grama emocji, one mają w sobie więcej, nie mają grama zrozumienia na ludzkim poziomie. Ale skoro tak powiedział Bóg, skoro Bóg powiedział, że jestem uzdrowiony, to jaki jestem? Uzdrowiony. To teraz co ja będę robił? Będę robił takie rzeczy jak zdrowy człowiek w tej dziedzinie. Zdrowy człowiek. Potknąłem się, wstaję, zaczynam się dalej zachowywać jak zdrowy człowiek w tej dziedzinie. Jak zdrowy człowiek. Cały czas, do końca, aż mi się wszystko w środku dopasuje, aż to się wszystko w środku poukłada. Rozumiesz? Trzy podstawowe funkcje ducha. Rozmyślanie tylko o tym, co jest przeciwne chorobie. Chorobę czuć. Chorobę widać, fizyczną i psychiczną, widać. Co robię? Rozmyślam o tym, co jest przeciwne chorobie. Osoba, która ma problemy z chodzeniem, powinna przestać myśleć w kategoriach takich, jak sobie ułatwić życie, tylko powinna w swojej głowie rozwijać inną formułę myśli, że gra w koszykówkę, że gra w siatkówkę. Rozumiesz, że chodzi na spacery, że biega. Tak powinna myśleć. Wiecie, że to jest... Ktoś powie, ty, o czym ty gadasz? Przecież ja jestem w takim stanie, że ja ledwo chodzę. A ty mi mówisz, że ja się, kurczę, teraz w głowie rozwinął taki projekt. Rozwin taki projekt. To samo, jeżeli, nie wiem, ktoś jest osobą wycofaną, ma taki problem w ogóle, że jest osobą wycofaną, że jak w ogóle ma z kimś wejść w jakąś interakcję, to się cały trzęsie, boi się, tak? Co w swojej głowie powinien mieć? Że jest z ludźmi, że z nimi rozmawia, że ich dotyka, że z nimi przebywa, że czuje ich oddech. Rozumiesz? Powinien wyjść poza to, co proponuje choroba. Po drugie, mówienie tylko o tym, co jest przeciwne chorobie. Się o tym mówi, co jest przeciwne chorobie. Mówi się w swoich indywidualnych rozmowach, mówi się w modlitwach o tym. Cały czas się o tym mówi. Ktoś ma problemy finansowe w życiu, bo to jest choroba. To jest choroba. Ktoś ma problemy finansowe, to powinien w ogóle zacząć mówić o czym? O sukcesach finansowych. Każda rzecz powinna być u niego podnoszona do takiej rangi. Ty wiesz co? Jakie ja wczoraj zarobiłem pieniądze, nie pytaj. Wiesz, ile zarobił wczoraj? 40 zł zarobił. On będzie tak mówił.
jak ja wczoraj zarobiłem, to człowieku, a ile tam zarobiłeś? Stary, nie będę ci mówił. W ogóle, wiesz, nie chcę, żebyś był zazdrosny. Dbam o ciebie. Myślisz w taki sposób, mówisz w taki sposób. Rzeczy przeciwne chorobie. Przeciwne. A ludzie bronią swojej choroby. Wiesz, jak ja taki jestem, ale to... Ale to odwrotnie, to dawaj w głowie swojej zrób odwrotnie. O przeciwnych rzeczach myśl, przeciwnych. O przeciwnych rzeczach mów, o przeciwnych. Boisz się czegoś? To choroba. To dawaj, mów o tych rzeczach. Pająków ktoś się boi na przykład. Taki lęk ma przed pająkami. Se zostawił go. Jest narodzony z Bożego Ducha, ale ma lęk przed pająkami. Diabła się nie boi, boi się pająków. Koniec. I co z tym żyje? Wiecie, co on sobie robi, taki człowiek w głowie? Przecież pająków wszędzie nie ma, to nie muszę się z tym rozprawiać, bo to się tak nie spotyka się pająków. Kiedyś taką osobę spotkałem, węży się bała. Ja mówię, dlaczego ty się boisz węży? No co mam z tym zrobić? Ja mówię, kurczę, ojejku, no narodziła się z Bożego Ducha, tak. Mówię, to ty chodzisz z lękiem przed wężami, węże się boisz się... No ale, ja mówię, no, posłuchaj, co mi powiedziałaś, no węży się boisz. No węży. No tak, ale jakbym mieszkała tam w Afryce czy gdzieś, gdzie są węże, to ja bym się z tym rozprawiła w Polsce, gdzie tu węża spotkać. Ja mówię, jak to gdzie węża spotkać? W zoo. To w zoo. W terrarium. Ja do terrarium. Ona na terapii u mnie kiedyś była kilka lat temu. Ja do terrarium ją wysyłałem. Do terrarium. Ja mówię, pójdziesz, będziesz tam siedzieć, rozumiesz, o co chodzi, aż rozpieprzysz to, lęk wysokości ktoś ma. Rozumiesz? O, ja nie muszę wchodzić nigdzie wysoko. Człowieku, co ty do mnie powiedziałeś? Masz lęk wysokości, lęk wysokości. Jesteś wypełnionym Duchem Świętym człowiekiem, masz lęk wysokości. Nie zgrzyta to w tobie, przecież to choroba. A ja uniknę jej, a nie będę wchodził wysoko. A skąd ty, kurczę, wiesz, że ty nie będziesz wchodził wysoko? Skąd ty masz w ogóle te myśli, że jutro nie będziesz chodził wysoko? Masz słowo wiedzy? Mądrości? Ty musisz być wolny na chodniku od lęku wysokości i na wieżowcu od lęku wysokości. Masz być wolny. 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 Tylko przeciwstawienie się czemuś zaczyna działać. Coś wam powiem. Jak byłem dzieckiem, ja nie byłem wtedy nawrócony do Boga. Byłem dzieckiem. Ci z was, którzy są starsi, to wiecie, czym były takie korki do korkowców. W takiej trocinie była siarka. I teraz my bawiliśmy się tak, że z tej trociny odzieraliśmy tą siarkę, żeby nimi rzucać. Tymi siarkami. Zawsze jak tam kobieta szła i miała rajstopy i rzuciłem jej pod nogi, to jej się rajstopy paliło, ja się cieszyłem. Taki miałem w ogóle dynks. W ogóle ona nas potem goniła czy coś, wiecie, takie dzieciaki, nie? No ja tam sobie siedziałem kiedyś, tam miałem tam, nie wiem, ze 12 lat i obdzierałem te korki. A taki byłem inteligentny, co w głowie to była trocina dopiero. Obdzierałem te korki, to było w takich tekturowych 5x5 było tam, 25 tych korków było. Ja obdzierałem i kładłem se z boku. I następnego obdzierałem i kładłem z boku. Jak to pieprznie mi wszystko w rękach. Słuchajcie, ta cała paczka korków w ogóle w twarz. Krew mnie zalała. Ja w ogóle, dzieciak byłem, mówię, w ogóle przestałem widzieć, praktycznie taką poświatę tylko widziałem. Miałem do ośrodka zdrowia ze 2 kilometry od babci. W ogóle nie poszedłem do babci do domu, tylko piłowałem do lekarza. W samochodach się tylko przeglądałem w lusterkach, w ogóle co ja mam na twarzy. Wiecie, o co chodzi. Dobiegłem, tam mnie wzięli do szpitala, w ogóle poczyścili mi to wszystko. No i słuchajcie, ja się wystraszyłem, że te oczy, nie? Że to bym stracił wzrok. Jeszcze tam oczywiście opieprz od matki, wszystko. Człowieku, oślep byś, w ogóle wiesz, co to jest być ślepym i tak dalej, i tak dalej. Wszystkiego się dowiedziałem o tym, co by było, jakbym był ślepy, w ogóle i tak dalej. Dobra. No i kurczę, ja się zacząłem obawiać o ten mój wzrok. I słuchajcie, co mi do głowy przyszło.
Ja tak się obawiałem z rok, ze dwa i słuchajcie, i to zaczęło przybierać we mnie jakąś taką formę problemu. Ja się bałem o swój wzrok, nie? Ja nie wiedziałem, co ja mam zrobić w ogóle, jak to rozegrać. I nie wiem skąd. Ja po prostu załapałem taką myśl, że to trzeba się temu przeciwstawić. Więc brałem żyletkę, stawałem przed lustrem, naciągałem oko i przykładałem sobie tak blisko żyletkę do oka, tym rantem, no nie? I cały drżałem w środku. I tak czekałem na przykład 30 sekund, minutę i robiłem tak codziennie. I zniknął lęk o utratę wzroku, o osłabienie wzroku. Rozumiecie? Robiłem to jako nastolatek. Nie wiem, skąd załapałem to. Może z filmu jakiegoś, może skąd, ja nie mam pojęcia. Wiem, że to było przeciwdziałanie. Potem jak się nawróciłem, zrozumiałem, że w ogóle to jest wiara. Nieważne w ogóle, co się dzieje, ja muszę postępować przeciwnie, myśleć przeciwnie, mówić przeciwnie. Ja muszę iść po swoje zdrowie. Kompletne zdrowie, kompletne, kompletne. Ja nie chcę mieć w swoim życiu 0,5% takiego miejsca, gdzie może przyjść do mnie diabeł i mnie wykoleić. Ani na poziomie fizycznym, ani psychicznym. Nie ma takiej opcji. I co? Działasz tylko tak, jak mówi przeciwieństwo chorobowe. Myślisz, mówisz, działasz. To są prawa duchowe. To jest nic skomplikowanego. Ponieważ choroby są agresywne, ty również musisz podchodzić do nich agresywnie. Agresywnie. Agresywnie to nie oznacza, że ty się wyżymasz i ty krzyczysz w ogóle człowieku w panice na coś. Nie. Ale ty w zdecydowany sposób, nieustępliwy w sposób, podchodzisz do tematów chorobowych w swoim życiu. Ty musisz wypchnąć chorobę ze swojego życia. Muszę wypchnąć, muszę wypchnąć. Będę myślał, mówił, czynił. Myślał, mówił, czynił. I tak do końca. Czasami ludzie mówią, dokąd mam wierzyć? Ja mówię, zawsze do końca. Końcem wiary jest materialny sukces. Rozumiesz to? To jest koniec wiary. Jeśli coś się zamanifestuje w materii, tak, to jest teraz, o, zakończyłeś dzieło wiary swoje. W tej dziedzinie. Nie ma, że tam się po drodze pytam. Kiedy ja będę zdrowy? Pastorze, kiedy będę zdrowy? No kurczę, no. Przecież na te pytanie ci nikt nie może odpowiedzieć, nawet Bóg. Masz jakieś słowo dla mnie od Pana? Jakieś proroczą informację, kiedy będę zdrowy? Bóg nie daje na ten temat słów. Kiedy będę zdrowy? Wczoraj. Będziesz zdrowy wczoraj. Dobra odpowiedź może być taka? Choroby są również podstępne. Kryją się za różnymi światopoglądami. Przede wszystkim te psychiczne. Paranoje. Ktoś ma paranoję, ale twierdzi, że to jest intuicja. Wiecie, zamiast powiedzieć, że to jest paranoja, ruszyć do tego, to jest intuicja. Ja mam intuicję taką. Ja w ogóle patrzę na tego człowieka, ja widzę głębię jego duszy. W ogóle, aha, on tak myśli, o, mam słowo od Pana, mam rozwiniętą intuicję. Masz paranoję najczęściej. Najczęściej to jest paranoiczne po prostu. Wiem, byłem paranoikiem. Obsesję ktoś ma, mówi, że to dbałość. Obsesyjny jest człowiek, dbałość to jest. Ja to dbam o wszystko. To jest obsesja. Obsesja. A weź nie zadbaj o to, zobaczymy, coś nie będzie w środku grało. A zrób sobie numer, a weź o to nie zadbaj. No dobra, dbasz o to, to jest dbanie, a weź nie zadbaj. Boli cię, że nie dbasz o coś? Tak? Boli? To obsesja. Jakby nie bolało, to by nie była obsesja. To jest zdrowe, to zdrowe.
by było. Po prostu mnie zrobił i koniec. No nie odkurzyłem. No nie odkurzyłem dzisiaj. No nie odkurzyłem i co z tego. Ale leżę, nie, no muszę wstać odkurzyć. Nie, no muszę. No muszę, no, ale, tam, ale to trochę odkurzę chociaż. Muszę trochę odkurzyć. Ale garki tam nie zmyte. Aha, no nie zmyte garki. No nie zmyte faktycznie. No nie zmyte garki. Dobra, zmyję jutro. Nie, 23. Muszę wstać umyć te garki. Dlaczego musisz? Podaj mi jeden racjonalny powód, dlaczego musisz umyć te garki. Ja rozumiem, że się myję, ja to wszystko rozumiem. Wycofanie, będą mówili, że ci, co się wycofują, będą mówili, ostrożny jestem. Bóg kazał być roztropnym, teraz Boga w to zamieszają. Trzeba być roztropnym, rozsądnym. Czy jesteś wycofany po prostu. Tak. Wiecie, choroby przychodzą podstępnie. Podstępnie. Diabeł się ubiera w ogóle w anioła światłości. Przyjdzie i ci takie coś powie. Wiecie, ja wiem, czym jest dbałość. Ja jestem człowiekiem dbającym, konsekwentnym. Ja to wszystko wiem, ale jak rozpoznałem w sobie takie rzeczy, że muszę mieć każdą rzecz w tym samym miejscu, to natychmiast zacząłem je przestawiać. I patrzę, ja się na to denerwuję. Człowieku, poprzestawiałem rzeczy, mówię, denerwuję się na to. Kurczę, i ja się chcę skupić, piszę, chcę coś napisać, jakieś kazanie, w ogóle, wiesz, chcę napisać, w ogóle patrzę, wkurza mnie to, że to stało z prawej, a stoi z lewej, wiesz. Ja mówię, Jezu, to jest choroba. Jakaś choroba. Ja mówię, to dobrze, jak rzeczy mają swoje miejsce, wszystko jest w porządku. Kiedyś taką, miałem takie spotkanie w ogóle terapeutyczne z taką dziewczyną, wierząca osoba w Gdańsku, jak miałem tam usługę i w hotelu się z nią takim umówiłem i tam był taki duży hol. I ona mi opowiadała właśnie, jak ona jest poukładana i że to jest takie ważne i że Bóg ją w ogóle taką stworzył i że ona w ogóle, to, że to nie jest chorobowe i w ogóle, tak, a tam cukierki były takie, jak są takie miseczki, jak czasem w hotelach, są też, czy tam w bankach i takie cukiereczki tam były, nie? A ja wziąłem garść tych cukierków, ona do mnie siedzi naprzeciwko takiego stolika, siedzimy w holu tym dużym hotelowym, a ja wziąłem te cukierki i nimi pieprznąłem na środek tego holu. Ci wszyscy ludzie tak zobaczyli, co ja robię, ja dalej siedzę, mówię, mów, o co chodzi, opowiadaj. A on mówi, rzuciłeś cukierki tam. Ja mówię, tak, to, no. A przeszkadza ci to, mówię, że one nie leżą w miejsce, tylko tam? Mówię, no mów do mnie dalej o tym, że jesteś takim człowiekiem poukładanym, że wszystko jest okej z tobą. No to mnie rozprasza. Ja mówię, rozprasza cię. Rozprasza cię to. Jesteś chora. Sama sobie to powiedz. Ja ci nie chcę tego mówić, bo to nie o to chodzi. Oceń to. Musisz zatem być blisko Boga. Modlitwa, życie prawami Bożymi. Abyś mógł te rzeczy wszystkie dostrzegać. To bliskość Boga będzie ci w tym pomagała. A gdy już uzdrowisz się, to teraz musisz dbać w wierze o utrzymanie swojego zdrowia. Systematycznie robić sobie przegląd i słuchać uważnie Bożego Ducha. Jak masz żyć, aby się więcej nie rozchorować? Ludzie narzekają, że psują im się różne rzeczy, że ciała im się psują. W ciałach się robi przegląd. W psychikach się robi przegląd zawsze i ciągle. Ja robię przeglądy. Czy uważasz, że na przykład zrobienie badań jest wbrew wierze? Nie, to jest przegląd. Wiesz czego przegląd? Tego, czy trwasz w wierze. Tak? Rozumiecie, co ja powiedziałem? Pójście do lekarza i zrobienie sobie badań, czy wszystko jest w porządku, to nie jest brak wiary. To jest sprawdzenie, czy trwasz w wierze. Rozumiesz? Bo jak trwasz w wierze, to badanka ci wyjdą tak. To potem do internetu wstaw. Zrób coś z tym. Pokaż znajomym. Użyj jako świadectwa. Rozumiesz?
Sprawdź. Sprawdzaj psychikę też swoją. Po co ja mam sprawdzać, ja wierzę? Sprawdź. Sprawdź. Wszystko się sprawdza. Komputery się sprawdza, samochody się sprawdza. Wszystko się sprawdza. Na bieżąco sprawdza się rzeczy. Miałem ileś tam marynarek. Sprawdziłem. 3 zostały. A ładnie wyglądało. Mówię, tyle mam marynarek. No co z tego, że tyle marynarek? Proszę ciebie, jak ja się nie mieszczę w te marynarki. Sprawdziłem. Wiecie, o co chodzi? Posprawdzałem te rzeczy. Inaczej żyłbym w takiej świadomości, nie, no po co tam kupić sobie jakąś marynarkę, jak mam marynarkę. W razie, że potrzebuję taką, to założę. Tutaj potrzebuję taką, to założę. Tutaj zaraz, chwileczkę. Okazuje się, że nie, no stary, no nie masz tych marynarek. Człowieku, ostatnio przejrzałem sobie te slipki. Przejrzałem sobie, mówię, nie no człowieku, w ogóle jak je przejrzałem, dopiero zobaczyłem. Tu jakaś dziurka, tam, won. Bo to nie przyglądałem. W ogóle wiesz, o co chodzi. To tam, rozumiesz. Nie mam tu audytorium do tego, żeby je pokazywać. Nie, trzeba przejrzeć. Naucz się tego, naucz się robić przeglądów w życiu. Przeglądów swojego ciała, przeglądów swojej psychiki. Oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Oto wyzdrowiałeś. On mówi, nie błądź teraz. Teraz badaj swoje zdrowie. Jesteś zdrowy, halleluja. Masz być zdrowy, masz prawo do zdrowia. W ogóle wiecie, że do końca, słuchajcie, nie wiem po ile lat sobie tam chcecie żyć. Żyjcie ile chcecie. Bo chcesz żyć i żyć. Się znudzi, to odejdziesz do Pana. Może żyć w zdrowiu. Rozumiesz, o co chodzi? W obfitości. Możesz żyć. W zdrowiu psychicznym. Nie, że człowieku kończy się tam 80 lat, rozumiesz, o co chodzi? I siedzisz rano na łóżku i zastanawiasz się, gdzie masz kapcie. Potem zastanawiasz się, czy masz kapcie. Rozumiesz, po godzinie myślisz, kurczę, jak mam na imię? Wiesz, o co chodzi? Wiesz? Po co to? Można być jak mędrzec Joda. Rozumiesz, o co chodzi? Z początku dzisiejszego naszego spotkania. Można tak żyć. Chodzi o to, żebyś nie obawiał się przeglądów swojego życia. Często ludzie chcą szybko coś zrobić, w ogóle już zamykamy ten temat, raz. Ja mówię, wyluzuj. W ogóle dlaczego? Wiecie, ja na przykład mam coś takiego, że jak wstawiamy jakiś tam samochód do majstra naszego, to on tam sobie stoi. Ja wtedy w ogóle mamy ograniczone ruchy, ale ja chcę, żeby ten samochód był przejrzany od A do Z. Ja nie chcę być zaskakiwany później. Rozumiecie? Nie chcę być zaskakiwany. Niech on sobie tam postoi, ja dłużej tam sobie w ogóle jakoś się zbiorę do kupy, inaczej sobie rzeczy zaplanuję, ale niech oni go dobrze przejrzą. Rozumiecie? I ciało, i psychika muszą być tak przeglądane. I to wcale nie jest brak wiary, że przyglądasz się, jak na przykład reagujesz na pewne rzeczy. Wystaw się na próbę raz na jakiś czas. Już nie mam problemów z gniewem. Dobrze, wystaw się tam na próbę. Weź se, idź, pogadaj z kimś, kto normalnie zazwyczaj wyprowadza cię z równowagi. Przecież mamy takich dyżurnych ludzi w życiu. Wiecie, że pewnie ludzie się nie zmieniają. Wykorzystajmy to. Porozmawiajmy z nimi. Mamy takich też w rodzinach naszych. Mamy takie osoby. Idźmy takie osoby. Pogadajmy z taką osobą sobie. Ona się nie zmienia. Dobrze, to ja sprawdzę, jak ja teraz reaguję na tą osobę. Ostatnio tak reagowałem, że w ogóle zamiast tam głosić jej Ewangelię, chciałem ją zamordować, tak? Teraz sprawdzę, jak teraz będzie. Ale też jest wierzącymi ludźmi. Wiesz, o co chodzi, nie? Trochę sprawdzę, zobaczę. Bo to jest co? Sprawdzenie siebie. Aha, widzę, że jeszcze mi brakuje. Dobra, to sobie dorabiam, wiecie. Hej, 70% wziąłem uzdrowienia, ale ja muszę jeszcze te 30 sięgnąć, sobie dokręcę w ogóle śrubkę.
Więcej myślenia o zdrowiu, więcej wyznawania, więcej działania w tej dziedzinie. Po co? Po to, żeby nareszcie można było zrobić w ten sposób, tak jak czasami mówiłem, Agata głosiła Ewangelię w Słupsku, chłop jej napluł w twarz, ona się obtarła i zaproponowała mu uwolnienie od demonów. Rozumiesz, o co chodzi? I jest w porządku. I nie boli. Wiecie? Bo to jest nieprawda, że jak ktoś ci napluje w twarz, to cię zabije. To cię w ogóle nie zabije. Naprawdę. To się nic nie dzieje. Makijaż się rozmarzy najwyżej, jak się ma makijaż, i to nic poza tym się nie stało. Inna flora bakteryjna na tobie osiadła. Wiesz, ani też nic się nie będzie, nie zakazi cię, nie zarazi cię nikt, jak cię tam opluje. To się nic nie wydarza. Proszę was, patrzcie na to z tej perspektywy. Dlaczego? Bo jesteśmy ludźmi, którzy mają w sobie zdrowie. Wiedzcie, że to macie. Jesteście posiadaczami tego w duchu. Nie dajcie się oszukać żadnemu głupiemu diabłu. W ogóle. No pewnie, że nie. Jaki to duch kontroli? To jest duchem kontroli, to w ogóle ludzie, to jest kolejna rzecz, gdzieś tam ludzie mają jakieś w ogóle szaleństwa w tych głowach, duch kontroli. Tu trzeba sprawdzać na bieżąco, przeglądać, spichrze. Tak było, tak robili królowie izraelscy, tak każdy mądry człowiek, ale przeglądam te spichrze moje, patrzę, co tam w ogóle trzeba, co dokupić, co nie dokupić. Tak jak z lodówką, patrzysz, co dokupić, co wyrzucić, rozumiesz, o co chodzi. Pewne rzeczy są, ale mają już termin ważności po wszystkim. Szykuję się do kolejnego sezonu, na przykład mojego treningowego, tak? Ucieszyłem się, mówię ostatnio, mówię, kurczę, będę taniej mam, bo nie kupię tam dwóch takich odżywek. Poszedłem do piwnicy, miałem taki cały chobok, proszę ciebie, izolatu, białka. Biorę ten, tak się cieszyłem, że zaoszczędziłem z tamtego sezonu. Kurczę, mówię, po terminie. Kazeinę biorę po terminie. Rozumiesz? No co zrobię? No popatrzyłem na to. Pierwsza myśl, wiesz jaka była pierwsza myśl? W ogóle pomodlę się i zjem. Rozumiesz? Pomodlę się, w ogóle zjem, normalnie będzie na mnie działać, wszystko będzie dobrze, w ogóle wiesz. Tylko, że ja wiem, czym jest duch dziadostwa, ja go dawno, dawno popędziłem ze swojego życia. Więc nie dyskutuję z nimi, wziąłem dwie puchy, wyniosłem na śmietnik, rozumiesz, o co chodzi? Koniec. Dziękuję bardzo. Nie robię takich rzeczy. Po terminie coś jest. Trzeba co zrobić? Usunąć. Nieważne, że jakiś koszt się ponosi. Coś nie działa? Nie oszukuj się. Trzeba dorobić tego uzdrowienia jeszcze. Trzeba dowierzyć w tym temacie. Okej? Nie zostawaj z takimi rzeczami. Skontroluj to zjawisko właśnie. Nie bój się, że to jest lękowe. Oto lękowe będzie, bo ja się nie boję. To właśnie, to nie ma nic lękowego. Tak jakbyś był w wojsku i nie będę czyścił broni, ja przez wiarę będę strzelał. Przecież kiedyś ci to wypieprzy w ogóle człowieku w rękach, no. To będzie tak brudne, rozumiesz? Tyle się po prostu porobi złogu w środku, to ci wywali. No sprawdź to. Wszystko jest okej. Trzeba sprawdzać. Trzeba sprawdzać. Wstańmy, proszę. Chcę, żebyś pomodlił się. Przyszedł do Boga i powiedział, Boże, chcę, żeby to, co dzisiaj słyszałem, pracowało w moim życiu. Ja się nie zgadzam, módl się tak do Boga, bo ja się nie zgadzam na żadne stany chorobowe. Jeśli one, Boże, są, chcę je zdiagnozować i biorę moje uzdrowienie, bo mi się to należy. Ojcze, ja modlę się w zgodzie z każdym człowiekiem, który trwa w wierze w tej sprawie. Ojcze, zdrowie Twoje jest w nas. Jest w naszym duchu. My ogłaszamy, że naszym duchem ogarniamy naszą duszę i nasze ciało. Ogłaszamy, że niczego nie zostawimy w naszej duszy i w ciele, co nie działa jak trzeba. Ojcze, my ogłaszamy, że jesteśmy powołani do tego, aby żyć długo i szczęśliwie na tej ziemi. Aby przynosić owoc w każdej dziedzinie życia. Ojcze, nasze dusze i ciała należą do Ciebie. Jesteśmy Twoimi sługami. Jesteśmy Twoimi dziećmi, Twoimi przyjaciółmi. Ojcze, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że wszelkie stany chorobowe w
wśród ludzi są niwelowane przez uzdrowienie z ich duchów. Ja ogłaszam, że w ranach i sińcach Jezusa jest nasze uzdrowienie. Że w ranach i sińcach Jezusa jest nasze zdrowie. Ojcze, ja ogłaszam też, że my w mądrości będziemy pielęgnować nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Ojcze, dziękuję Ci za to w imieniu Jezusa. Amen.